was ludzie, z tej strony Sorbi, a my dalej hogwartujemy sobie w Hogwarcie. Tym razem weźmiemy się za wyczyszczenie południowego, jak to się dokładnie nazywa, zapomniałem. Czyli tak, robimy torfowisko Morza Południowego, bo to jest szybkie, potem lecimy sobie na arenę, a potem, jak starczy czasu, lecimy na jeden z głównych misji pobocznych. No chyba jedną misję poboczną mamy tylko. I w cieniu kopalni albo za mitem, ale polecimy w cieniu kopalni. Bo bym chciał też tamtą okolicę mieć wyczyszczoną, więc. Dobra, bez większego gadania, róbmy tą łamigłówkę Merlina. Dosyć trochę miałem Investigate. przerwę. Bo poszłem, wieśka grałem. A, mówię, i zostałem przyzwyczajony z wieśka na złodziej. A, motyki, dobra. No dobra, motyli szukać. Lumos muszę mieć ustawione. Mówię chwilę. Widzę chwilę przerwy i już kupiłem to za mnie krzyga. Ty kogo ty lejesz? Dobra. Widzę motylki, bo ich nie widzę. Są te motyle? Nie, ale tu są. Dobra, zgarniamy motylki, lecimy tam do tego naszego merlinowskich zabawek. To się odjebało. Jak ja kocham te motylki, bo przynajmniej nie spierdalają, jak je zostawię. O, widzę kolejne. Nie dziwi mi się, jak zabrałem te dalej odsunięte. Gumosik. Lumos. Chodźcie, chodźcie. No, grzeczne o tle. I teraz pytanie brzmi tak. Kurwa, czemu nie mogę żyć? Nie wiem, gdzie są trzecie? No dobra, tu nie. Tak najlepsze jest okolice, moim zdaniem. Przetrzesać. Dobra. A jak? Najlepszy patent to taki, żeby wziąć kurę, miotło i przylecieć. Okolicy! Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, bo boli. No dobra, motylki wsiadają. Zagadka zrobiona, a ja się tu chcę bić. Mam nadzieję, że tak czasu. Bym chciał trochę fabuły przepchać. Co ty odpierdalasz? A, bo tu jest takie te, dobra. Lumos. Gdzie ta skrzynka? No, chwila przerwy i człowiek głupie, jak się w to gra. Tamte nowe zadanie? What? Sowa od papi jakaś? No zobaczymy. Chyba, że coś nie złapało. Moment. Popi, 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 popi. Adams, popi, 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 popi. Profesor, profesor, gdzie jest ta popi? No jest. Mam obiecującą się o miejscu pobytu smoczysk. I o tym, gdzie zwrócić jej, wiesz co? To nie. Pojawiam się na rynku Quadsmith. Spotkajmy się w pawie, może wreszcie od czasu, gdy udało nam się ratować. Nie. Nati powiedziała mi tylko w konfrontacji. Ja też mam trochę wieści, czy możemy się spotkać. Mam się, że część z tego, co odkryłam, ma związek z tobą, Poppy. Kurwa. Nie taki był plan. Wyłaś, Majster. Kleister. Dobra, następny punkt naszej przygody na bagnach to jest
W sumie już same przyjemne rzeczy, mam nadzieję. A nie, jeszcze jeden. Kurde, ten. Dobra, to tak. Ciach. Ciach, co tu są? Ropuchy, to ciach, ciach, ciach. Ciach i ciach. Taki plan. Dobrze, chociaż, że te punkty... Akurat te, to będzie 4 sekundy roboty. Kurna. Zbierz. Opuszczony szałas. Ten podniesiony szałas był schronieniem dla podróżujących czarowników i czarodziejów. Jednak z czasem bagno okalające szałas zaczęło go pochłaniać. Następnie zaględziły się tam błotoryje. No dobra. Nie, no czasami takie coś fajnego, małego do przeczytania jest fajne, ale jak coś jest nałogowo, to zaczyna być wkurwiające. Jebane drzewo. Depulso. Achio, Depulso. A, bo Achio. Jeden pies. Lumos. Lumosik, Lumosik leci, wsiaduje i... Kurde, tu zapomniałem. Jeden klawisz. Coś mi się to nie podobuje. This looks intriguing. Mało powiedziane. Nic więcej? A tu się kusiło, żeby coś schować. No, mówi się trudno. Ale na pewno nade mną jest jeszcze jedno. Wrzucać powietrzną bombeczkę, która była niegdyś przeciwnikiem. A, dobrze, przecież mam tą transmutację w beczki. Tylko w beczki. To jest OP umiejką. Może zejść. I siup. I co, depulsa? Czy trzeba szukać jakiejś innej rzeczy? A nie. Lepiej, taka fajna, przyjemna. Lumos. A. Alohomora. No to ta przyjemna też. Spoko. I był punkcik. Serio, tak blisko? I sio. Zameczek otwarty i lecimy dalej. Serio, można tylko otworzyć mieć wyjebane? Łoniku. O nie. Tylko nie to. Nie. Tylko nie to kurestwo, bo tego kurestwa nie ogarniam zbytnio. Jak to się łapie? Raz się udało. Drugi raz też może się uda. Gdzie to się zrespiło? Cie, panie kochany. Revelio. Aż to kurde jakby... Był wiatrak. Ajajaj, dziada nie ma. Słyszę go, ale go kurno nie widzę. Będę mu się zrespił. To jest najgorsze. Revelio. Jest. No dobra, teraz tu musi się zrespić, chyba obstawiam. Tak? Chyba tak, bo nigdzie nie słyszę. Chodź. Rana nie za wiaderkiem. No spoko rzecz. Ale trochę upierdliwa. Ale dobra. No to teraz do obozu. Trochę rozpierdoli zrobić. A potem polecimy sobie do Poppy. Raczej Poppy ma jakieś... Ty, dobra wziąłem? Niby dobry. No to dobra. Revelio. No, ewidentnie dobry. Wzmocniony troll. Łomatko boska. Moment, bo mam to zaklęcia.
Ała, bolało. Kurwa, to bolało. Kubeczka gdzieś była. Kurwa, nie tego. Co to jest za bydle? Kurwa, to mu nic nie robi. Confringo, Expelliarmus, Defender. Też mam taki zajebany rozkosz jak poprzednie. Ej, a tu skończy działać. Dobra, i jakoś tam Nisko się udało jebnąć? Confringo, Expelliarmus, Defender, Bombarda. Odjeb się. Powiedziałem coś, odwal się ode mnie. No dobra, transporta też może być. Się wkręciłem, ale się w niego wkręciłem. A w ogóle mi potem życia wydłużył. Nie widzę na to uwagi. Raz, dwa, trzy, cztery i leży? Leży. Not quite. Nic się nie ma, frajerze. Dobra, nikogo więcej, dwa. Co tu ta wesoła skrzyneczka chowa? Ja, skrzynka. Co mi dacie? Chuje. Nie wiem, co to jest chuje, ale dobra. I teraz zagadkę Merlina. A, już widzę, co zagadka. To. No to ta przyjemna. Kuleczki trzeba rozwalić. To drugie pytanie brzmi, jak gdzie są te kulki? Dobra, przystała mi nie po gardze. Moment. Kulki? Tu są kulki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jedna gdzieś? Nie. No wszystko. I chyba na to muszę, że już wszystko mamy zrobione. No to dobra, już fabułę zaczniemy sobie w następnym odcinku. Ale w takim bądź wypadku lecimy sobie może tak na arenę. Gdzie to jest jakiś szybka podróż? A tu. No. 14 minut tam co zeszło, może drugie 10-5 tam zejdzie na arenie, mam nadzieję. I pod koniec, bo nie ma, albo popiję już następny odcinek, żeby nie też nie przedłużać, nie? No dobra. Rebellion. Jestem ciekaw jednej rzeczy, czy mi zaznaczę ewentualnie baloniki. Nie zaznaczyło, bo chyba nie ma nigdzie. No dobra. Jak to rozwalone jest! Panie kochany, ile tego tu jest? 20 sztuk. Chodź, to jest arena warta na... Kurwa. Nie da się powiedzieć. Czy arena zwykła? Polam czarny... czarnej sztuki. Fajnie się je używa. No. Nie do kur... Jezu, jakie dziadostwo na rogu. To tak. Ciach. Rebellion. Mhm. Ja te wazy widzę wszystkie, spokojnie, Kleister. Jedna to jest za ścianą. I dobra, i arena się otwiera. Pytanie, czy normalnych walk, czy walk jakiś czarny? Jak to mieliśmy w zakazanym lesie. Czarna magia. That's it.
I should tell Madame Twiddle about what happened. Pierdolę, ja na arenę wchodzę. Po to, co otwierałem, żeby sobie nie wejść. Czyli zwykła arenka. W tym walczę i z kim? To mnie zaskoczyli. Jak kilową werwą, to szuj. Confringo, Expelliarmus, Defender, Bombardo, Bodega. Confringo, Expelliarmus, Defender. Gdzie znów wkręciłem w trolla, nie? Fala ukończona. Oby w niej jak najmniej tak fali. Dobra, tu jest jakaś beczka, to się przykilam, co chcę! Nie wiem, z rękota robi robotę! Z wilkami nie jest dobra. Co to za wilkira? Okej. Enjoy something. Arresto momentum. Kurwa, właśnie go widziałem. Motory z drzew. What? Protego. Tego to załatwił na tym, co to jest. Nie panie, to co kurde wylazło? O, dobrze, 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 zrobi tego. Jezu! Dobra, załatwić jednego z głowy. Drugiego. O, to tam! To by jest to zrobione, nie? Confringo! Expelliarmus! Defendo! No bo nie ogarniam, co się dzieje, to znaczy mi się nie tak. A ja tu mogę strzałę ukrać! Defendo! Ej, wykryciu! O! Gdzie jeszcze żyje? No dobra. O, się udało jakoś. Chwilowo z fejla leci. Co nie, kurna? Na domiar tego jeszcze ma. Ja tutaj go pierdzielam, nie? Wiem, że coś mogę uniknąć, ale pierdzielę takie unikanie. Gdzie jeszcze ktoś jest? Fuck. Brałem wolę się pojedynkę zająć. No dobra. Kurwa, ale się potem nikt nie ma. Dziobyk zarybany. O, no dobra. Przerwałem mojego ziama. Confringo, Expelliarmus. Drugie by się przydało. Nie pogardzę, Drugio. O, leży, 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 leży. Dobra, udało się zatrzymać go. Chociaż zaatakować. Pan pało. Czyli na pole, prawda? Nie wiem, czy oberwa kamieniem, czy nie mam nadziei, tak? Jezu! Fala ukończona. Ostatnia fala. Ile przeciwników? Minus dwa.
the town. What an unfortunate disappointment. Dwa trolle. You are terribly outmatched. Surely you can. You can't stop this. Defend us. Bombard them. Easily diverted. Ale kurna. Ała. Fuck, właśnie się broniłem. Nie można nie potkać, weszła. Ała. Jak to się udało uniknąć, to ja nie wiem. Kurwa! Ale ciżby zostaje. Ja... Dobra, daję to zabić. Kilo, możemy to zabić? Bo to jest ich za dużo, za słodko się robi. Kurwa. Dobra, trafił na ja. A, nie to chciałem, ale zabranie już źle. Nie wiem kogo jebło, ale jebło. Fuck. Dobra, weź to tam trochę grać. Kogoś tam pociło. Który ma jakąś tarczę, że ma zło... Kurna! Za dużo ich tu! Dobra, zaraz, jakiś... Kurwa! Kurwa! Jak mają doskok jebańce? Ała, 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 zbolało. Panie kochani, do tu się ułoży ani patrz, bo nawet nie wiem. Boże. Jezu! Kurwa, nie ty! Mały ci ja nie duży! O, udało się! Panie, nawet nie wiem, co się odpierdziela, nie? Bardzo ustalę, że... Same duże zostały? Same duże. Dobra. Ała. To bolało. Dobra, podwójny odskok, bo oni mają swoją manię bicia podwójnego. Oj, dali. Wow. 9 minut. To był close one. O kurna. Powrót do wyzwania? Nie! Jak stąd wyjść? Nie gadać, że chciałem powrót do wyzwania. Fuck! Pierdolę! Dobra, wiesz co? Mnie połóż. Gdzie ty jesteś? Lej mnie. Lej mnie, bo ja chcę stąd wyjść, bo już raz wygrałem, tak. Ty jesteś na twojej dupie, więc mnie bij. Lej mnie! Dobry patent, ciekawy na nich jest. Hej, może jak cię trochę powkurzam, to trochę mi będziesz chętniej zrobić. O, jeszcze raz, jeszcze raz. No, mi jest mnie czy nie?
Dobra, nie chcę się leczyć, bo wiem, że mam mało życia. Chodź tu. Dzięki. Powrót do highlightów. Highlandów czy highlife'ów, nie wiem. W każdym razie starczy. Nie będę się napierdzielał i poprawił w wyniku, jak nie da się poprawić. Chwilowo. Dobra, Alteri. Never stopped me before. Nie wiedziałem, że tu jest łamigłka. No dobra. Mamy taki, żeby to, potem lecimy do Poppy i odkaczymy Poppy przy okazji. Iś. Jak na dachu się nie daje, ale normalnie lądowałem na dachu jej. A ja tu do Mikosa w ogóle zbrałem? Mnie teraz wzięło? No, ale jedno z tego będzie do zebrania jeszcze. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional. To mi dała? Kolumna beżowa. No dobra, mi bardziej obchodzi, gdzie mogę znaleźć tą moją skrzyneczkę dziwną. Jedną, bo tu jednej skrzyneczki brakuje. Dobra, przylecę sobie tak. Mat, to może coś się oznaczy. Jaka to wiecha jest? What? Tam się tak świeci. There's something about that tree. A, już widzę. Będzie coś związanego. Confringo. What? Expelliarmus, Defender, Bombarder. To jest kurna. Levioso. Interesting way to hide some treasure. Spotkamy się kiedyś już przy studni. Ale jaja. Descendo. Tego się nie spodziewałem. Soka zakończyłem przez przypadek jedną misję. Dobra. Lecimy teraz do Poppy i tych kłusowników pewnie w Hogwarcie siedzi. Tak czy nie? Hogwarts, Poppy, w Hogwarcie, czyli to jest ostatnia misja Poppy, to pole misji tych pobocznych, przynajmniej na ten moment. Bo to ten Sebastian też zamknął się w Hogwarcie, Natalii też się zamknął w Hogwarcie, teraz się Poppy zamknie w Hogwarcie i będzie mi z głowy. Dobra, wyknę się na szczotce, nie będę czekał. Wolałbym zmiotkolotkę. Już chyba mówiłem. Wolałbym zmiotkoloty niż to. Czekaj na Poppy. Oh, good, you're safe. A co ma być, nie być? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. If your gran's all right and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed. So they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. What? To się zaczyna robić ciekawie.
Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidgets' feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Exactly what kind of creature is a snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Nie idę gadać. Centaurs aren't known for being the friendliest lot. Especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Ja nie I'll idę let gadać. You know as soon as I have a plan. Ja nie idę gadać, dobra, mi sama zejdź. Aha, i tyle. No to fajnie. No to nam zostało ile? 3 minutki niecałe jeszcze nagrania, to może coś jeszcze machnijmy. Mianowicie machnąć, zobaczmy gdzie co jest. Faktycznie to jest... Tutaj brakuje mi tego jednego pierdołki. Ale to wraz z tą misją zabiorę jedną i drugie. Tutaj to jest wchód cholery do roboty i ciut ciut. Ten przewodnika dwie? What? Wiecie co, może byśmy się mykli, może... Na starożytną magię byśmy zrobili. Bo ja bym chętnie powiem, że przyjąłbym sobie większe te... Nie pasy do walki, eksploracja. Pasek pod to. Powiem szczerze, nie wiem, czy nawet nie zrobimy sobie na samym odcinku jakiegoś takiego maratonu z tymi... ...tami. Chociaż jakbym miał być szczerze, to wszystko jest mi potrzebne. Większy ekwipunek. I te. I większa pasek do starożytnej magii. Zwłaszcza, że nie, nie. Moim zdaniem. W moim wykonaniu. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ja użyłem tego starożytnej magii w nadmiarze, ale... Lepiej to zrobić, niż się truć później i bawić. Co to za zwierzaki w ogóle się tam? Ty sami schodzą tu! Kurwa, chodź tu samiec, bo mam samica, a nie mam samca. Sorry, że ci muszę zamrozić, ale innej opcji nie mam. Na złapanie najlepszej. Ewentualnie jeszcze... Stop, ale... Właśnie mrożenie daje nam jeszcze chwilę taką... Ułamek sekundę. Dobra, tam jest jeden punkt, widzę, że będę musiał się napić przed pająkami. Tym jest kolejny. Nie no, to pigo dobrze, no drętwota działa dobrze, wiem. Sam jest kurna. Confringo, Expelliarmus, Defender, Bombarda. Tego się nie spodziewam, jeszcze czekam, czy mogę go ocalić ewentualnie w jakiś sposób. Co mnie tu kurwa gryzie, au!
Co to kurna gryzie i to mocno. Jestem ciekaw, czy można go ocalić ewentualnie tego... od... what the fuck? Ja to mogę już zrobić, czy to będzie... Ocie, panie! No, to widzę jedno z możliwych miejsc do kampanii. Albo zagadka jakaś, to jest bardziej skomplikowana, jestem kretynem. Bądź, co to jest? To tak bym wyglądał trochę jak fazy księżyca, więc okej, może to podczas nocy trzeba zrobić. Okej, bo ja tu pitu, a ja tu... Na pewno. Dobra, bo ja to miałem zrobić, ale zgubiłem się, gdzie to ma być. To mnie prowadziło tu. Tu. I tu gdzieś zakończyło się, więc może gdzieś na daszku? No nie wygląda jakby na daszku. Jednego głupiego mi punktu brakuje, nie? Chyba, że gdzieś z tej strony. Tylko mi nie gadacie, że to jest w środku. Chciałem zrobić szybki taki ten. A wychodzi na to, że sobie przedłużę. What the fuck? Co to za niebieskie światło? Akio. Nie no, sprawdzę kurde ten budynek, bo mi coś tam nie do spokoju. Survi, dawaj tam do środka. Da się to zresetować ewentualnie, bo ja już troszkę zdurniałem, powiem wam. Ewentualnie, to może do nocy trzeba poczekać. I should warn you. I won't make the same mistakes my colleagues have made. Jest jakaś wskazówka z tego punktu? No nie widzę. Ja pierdziu! Think you're clever, don't you? You won't zamknij pysk! Ja w to, że silencja nie ma. Będę go zamknął. On, tu był jeden. What went on here, I wonder? Rebellion. Nigdzie więcej nie widzę. Najgorzej. Mówię, ewentualnie. Nosz w dupę, nie widziałem tego. Ale i tak mi to nie da spokoju, ta zagadka. Albo to jest fabularna zagadka, albo taka opcjonalna. Wejdź stąd, wetrwij szczotkę. A to się da? Szlak. Ale chociaż na razem, gdzie mam iść? No i dobra. I ślady starożytnej magii są dla nas i pięknie. A jeszcze bym poczekał sobie, zobaczył jedną małą rzecz. Zanim skończymy odcinek, to bym sprawdził sobie jeszcze jedną małą rzecz, mianowicie czy to się da przesunąć po nocy. Ewentualnie. No jak cholera się świeci. Ale czy to da się przesunąć? No nie widzę. Takiej możliwości. No nie. Raczej się nie da. Ale to będzie ciekawe zagadeczka, powiem wam.
Dość czuję, że to będzie fabularnie, ale dobra. Ale w tym miejscu sobie zakończymy. Te trochę przedłużone, miało być 36. Ale się przedłużyło, więc my się może widzimy w następnym odcinku. Mamy jakąś poboczną, czy już same główne? Dobra, jeszcze sprawdzę tego ciastka, bo dłuższy czas migałem, więc może coś tam się zresetowało. Ale to poza odcinkiem. Cześć, czołem, nara i hej!